Jeżeli przeglądaliście internet w ostatnim czasie, całkiem możliwe, że natrafiliście chociażby na tego mema związanego z Johnem Porkiem, bądź na tego mema związanego z Animan Studios, a także z ich potencjalnym schokowaniem Cartoon Network czy TVN i TVP, ale o tym trochę później. W dzisiejszym materiale przedstawię wam właśnie te dwa tematy i wyjaśnię, o co z tym wszystkim chodzi, bo znając życie, wiele osób może tego do końca nie ogarnąć. Także cześć wszystkim, z tej strony Mondar, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie, w którym zajmiemy się, no wiadomo czym się zajmiemy. Nie zaczniemy, zostaw koniecznie suba na kanale, także kciuka w górę pod tym filmem. Wpadnę także do mojego Instagrama i TikToka, linki macie w opisie tego filmu. Tam serdecznie was zapraszam, a tymczasem myślę, że możemy pomalutku, no zaczynać to, o czym mieliśmy rozmawiać. Tak więc zacznijmy od pierwszego tematu, związanego z niejakim Johnem Porkiem, który ostatnio dość wiralowo rozprzestrzenił się po internecie. Tak więc zacznijmy sobie od całkiem dziwnego, aczkolwiek ostatnio całkiem popularnego i zresztą nawet git tematu, a mianowicie mowa tutaj o John Pork, który właśnie do ciebie dzwoni. No co, nie odbierzesz od Johna? Taki właśnie jesteś, kolega. Samego Johna Porka w internecie jesteśmy w stanie spotkać już od dobrych 5 lat, ponieważ w 2018 roku pojawiły się już pierwsze wzmianki na jego temat i pierwsze memy z nim związane. Aczkolwiek kim właściwie jest ten cały John Pork? Tak więc jest to bardzo przykładny obywatel naszej planety Ziemi, który jest chodzącą świnią tak naprawdę. Najprościej mówiąc, ale tak naprawdę John Pork nie istnieje, a jest stworzony przez kulturę internetu, ale myślę, że raczej nie trzeba tego nikomu tłumaczyć. Tak więc, tak jak wspomniałem, John Pork w internecie istnieje już od dobrych kilku lat, aczkolwiek większą popularność zyskał dopiero na przestrzeni ostatniego roku mniej więcej. Między innymi obrazki związane z Johnem Porkiem zyskały trochę większą popularność po, niestety, odejściu Technoblade'a. Technoblade Never Dies. Aczkolwiek tak naprawdę największą popularność John Pork zdobył dopiero jakoś w ostatnich tygodniach, kiedy to po internecie coraz bardziej rozprzestrzeniać zaczęła się grafika przedstawiająca Johna Porka, który właśnie do ciebie dzwoni. I z tego wziął się też mem John Pork is calling to you. No odbierz kur... I oczywiście jest to na tyle dziwny twór, że w obecnej kulturze internetu raczej oczywistym było, że prędzej czy później zdobędzie większą popularność. No przecież człowiek świnia, pan świnia o śmiesznym imieniu i nazwisku dzwoni do ciebie, no nie odbierzesz? No i właśnie mniej więcej w ten sposób, long story short, John Pork przedostał się do dzisiejszej kultury internetu jako spory mem. Tak swoją drogą, spójrzcie tylko na to i czy czegoś wam to nie przypomina? Tak jest, chociażby mem z dzwoniącym chomikiem albo z dzwoniącym Kanye Westem. A także kilku innych zwierzaków domowych bądź nie, dzwoniących do ciebie. No i właśnie w taki sposób powstał kolejny mim, więc no śmiesznie, co nie? No ale nie do końca, ponieważ to niektórzy internetowi trolle dorobili temu trochę niepokojącej otoczki, a wszystko, według co niektórych, może nawet zacząć się od samego filtra Johna Porka, którego jesteś w stanie znaleźć chociażby na Instagramie, TikToku czy gdziekolwiek. Ale ja takiego tłumaczenia do końca nie łapię, chociaż opiszę wam, o co chodzi. Tak więc chociażby ziomek z Lessons in Meme Culture opisuje to w taki sposób, że kiedy masz ziomka, który ma na sobie filtr Johna Porka, to czy to nie jest trochę niepokojące? No i mu nie, ale napiszcie, co sądzicie. I stąd też wzięły się rozmaite inne przeróbki typu John Pork przychodzi do ciebie o 3 w nocy. I to już jest trochę bardziej niepokojące, ale to nadal nie jest to apogeum bycia niepokojącym. Ponieważ niedługo później pojawiło się jeszcze kilka innych przeróbek, które rozwijają lore Johna Porka, a tym razem dotyczą one jego śmierci, a musicie wiedzieć, że John Pork w internecie zginął może z 10 razy już. I to w zupełnie inny sposób. Przykładowo w zeszłym tygodniu został znaleziony martwy w rzece, ponieważ nikt nie odbierał od niego połączeń. A jeszcze wcześniej został znaleziony martwy na torach, znaleziony martwy w lesie, czy w wielu innych miejscach, do których bardzo chętnie byście poszli, a to wszystko dlatego, że nikt nie odbierał od niego połączeń, a może akurat potrzebował pomocy. Szczerze mówiąc, zahaczanie o takie tematy to jest już lekka przesada, ale no niestety tak wygląda dzisiejszy internet. W każdym razie te i kilka innych czynników złożyły się na to, że John Pork w ostatnim czasie stał się dość sporą personą w internecie i swoistym nieistniejącym internetowym celebrytą. Szczerze jestem całkiem ciekaw, jak jego historia rozwinie się na przestrzeni najbliższych tygodni, aczkolwiek ostatnio z pewnymi popularnymi trendami w internecie zazwyczaj jest tak, że tracą one swoją popularność po maksymalnie 2 miesiącach. Pamiętacie chociażby Kerfusia? No on też był popularny, ale był popularny przez góra 2 miesiące. Mimo to jednak cały czas sam jestem ciekaw, jak to się dalej rozwinie, chociaż myślę, że ta popularność dość szybko opadnie, jeżeli nikt nie wykorzysta tego trendu w fajny sposób i nie podtrzyma jego popularności. No cóż, pożyjemy, zobaczymy. Tak więc skoro temat Johna Porka, czyli człowieka świni, mamy już za sobą, to przejdźmy do kolejnego meme tematu w dzisiejszym filmie, czyli do
Animan Studios i rzekomego sokowania Cartoon Network i ogólnie tego, co się wokół Animana dzieje ostatnio, a dymy są dość spore. Okej, tak więc o tym było całkiem głośno, zasadniczo bardziej w tym zagranicznym internecie, chociaż do Polski co niektóre głosy na ten temat doszły kilkukrotnie, w dość sporej skali. To swoją drogą jest dość dziwny temat. Tak więc ataki hakerskie na stacje telewizyjne i wyświetlanie tam Animana. I może zacznijmy od tego, czym właściwie jest sam Animan, ale to tak na maksa szybko, bo to jest trochę grubsza sprawa, którą jeżeli chcecie, kiedyś mogę zobrazować jakoś głębiej. Nie, no dobra, żartuję, opiszę wam wszystko od deski do deski, bo to nie jest takie skomplikowane. Tak więc Animan Studios jest studiem produkującym animacje skierowane do osób dorosłych z wiadomych przyczyn. Za wszystkim stoi Mr. Animan, który jest anonimowy i nikt nie zna jego tożsamości. A w ostatnich miesiącach i ogólnie do tej pory w 2023 roku zyskał gigantyczną popularność, a bardziej jego dzieła, bądź co niektóre z tych dzieł, bądź dokładniej co niektóre sceny z tych dzieł. Mianowicie pierwszym, tym mniej popularnym jest kreskówka z kowbojem. Red Dead Redemption. Natomiast druga nosi tytuł Axel in Harlem i ona zebrała większą popularność w tym roku. Tak więc Animan w internecie istnieje jakoś od 2016 roku i przez te kilka lat zbierał sobie jakąś tam popularność, aczkolwiek nieporównywalną do tego, co wydarzyło się teraz. W styczniu obecnego roku Axel in Harlem stał się dość mocno wiralowy w pewnych zakątkach internetu, aczkolwiek nadal nie była to wystarczająca popularność. Później trend przeniknął na TikToka, gdzie zasadniczo najbardziej się rozpopularyzował, a także na inne platformy, a dodatkowo dołożona do tego została słynna muzyka. A dokładnie track Bolin od Rudy'ego Richa i Mustarda. To były dobre czasy naprawdę, ale tak swoją drogą, kontrowersyjna opinia, Roddy Ricch nie wydał nic dobrego od 2019 roku. W sensie, no, jego album w 2020 roku był spoko, ale Roddy Ricch pod The Box już nie jest tym samym Roddy Richem. Taka moja opinia. W każdym razie, kiedy klipy zyskiwały coraz większą popularność, dodawane zostały także do tego jakieś inne traki, niekoniecznie Bolin od Rudy'ego Richa, ale fajnie słyszeć jakiś, co prawda, niezbyt oczekiwany, ale renesans tej piosenki. No i mniej więcej właśnie w taki sposób Animan zdominował internet w ostatnim czasie. A co więcej, nie tylko internet, ale też telewizję. Tak więc w ostatnich tygodniach marca po internecie ogólnie na całym świecie zaczęły latać pewne urywki przedstawiające moment, kiedy stacja telewizyjna Cartoon Network została zhakowana, a przed milionami widzów pokazany został wiralowy Alex in Harlem z muzyczką od Roddy'ego Richa. Tak swoją drogą, sama animacja pochodzi właśnie z 2016 roku, ale została odkopana. Swoją drogą, później pojawiło się kilka innych wersji tego mema. Chyba ta jest moją ulubioną. Ed i Eddie, odcinek 34. Dobra, bo trochę się rozgadałem. Przejdźmy w takim razie do słynnego ataku hakerskiego na Cartoon Network. Nie tylko, który ma jakiś związek z materiałami Animana, ale to fake, tak naprawdę. Rzekomo cały incydent miał mieć miejsce na arabskim Cartoon Network, a wszystko miało wydarzyć się o 4 rano 15 marca 2023 roku. No tylko problem jest taki, że to był fake. Powiem tak, co niektórzy użytkownicy internetu zrobili pewne śledztwo w tym temacie i doszli do pewnych informacji. I okazuje się, że pierwszą osobą, która zapostowała ten film w internecie, był niejaki RCM i on sam przyznał się do tego, że jest montażystą i sam zmontował to wszystko, następnie puścił w internet i jest to fake, a sam atak hakerski nigdy nie miał miejsca. Aczkolwiek sam stwierdził, że wielka szkoda, bo byłoby to dość śmieszne. Swoją drogą nawet Cartoon Network nie rzuciło żadnego oświadczenia, więc... no wiadomo. No ale tak swoją drogą, wracając jeszcze do tematu, po necie zaczęły latać jeszcze jakieś inne filmy przedstawiające rzekomy atak hakerski, chociażby na TVP czy tam na TVN. Także związane z Animanem. Polsat też miał być zhakowany, ale... no nie, no to są fejki przecież. To są zwykłe fejki. Nic takiego absolutnie nie miało miejsca. A ktoś po prostu pocisnął sobie fajną beczkę i to by było na tyle w tej kwestii. No cóż, śmiesznie było, ale musiałem was rozczarować. No i w dzisiejszym filmie to byłoby już tyle. Wielkie dzięki za oglądanie tego filmu do tego momentu. Zostawcie jeszcze suba na kanale, także kciuka w górę pod tym filmem, jak wam się spodobał. Pamiętajcie do mojego Instagrama i TikToka, linki macie w opisie tego filmu. Tymczasem ja będę już spierdzielał, także trzymajcie się, miłego dziękuję wszystkim, życzę, siemano, cześć.